Z dużym problemem wczoraj o godzinie 20.00 przy ulicy olimpijskiej w Górzowie borykała się mama dwuletniego dziecka. Okazało się, że kobieta potrzebowała pomocy i to właśnie do policji zwróciła się o nią, żebyśmy jak najszybciej zainterweniowali w sprawie jej dziecka, które było zatrzaśnięte wewnątrz jej samochodu. Okazało się, że kobieta przyjechała na myjnie i wewnątrz, oprócz swojego, Dziecka zatrzasnęła również kluczyki. W pewnym momencie, kiedy kobieta myła auto, drzwi automatycznie zamknęły się. W pierwszej chwili kobieta próbowała zrobić to na własną rękę i także z postronnymi osobami próbowała wybić szybę. Niestety wszystkie te próby okazały się bezskuteczne. Ale na jej prośbę w trybie pilnym zareagowali policjanci z Gorzowa. Po chwili pojawili się właśnie przy ulicy olimpijskiej, kiedy policjantka próbowała przez szybę zająć dwuletnie dziecko, Policjant w tym czasie wybił szybę i dostał się do środka auta. Przez chwilę przestraszone dwuletnie dziecko znalazło się po chwili już w objęciach swojej mamy. No na pewno jest to przestroga już nie tylko dla tej kobiety, która z pewnością do końca życia zapamięta te, tę sytuację, ale także, dla innych, aby nie zostawiać kluczyków wewnątrz samochodu, tylko cały czas nosić je przy sobie.